wiem, ale jest zła pogoda. Czy mi się wydaje, coś tam widzę? Co to są za straszne kucyki? Nie, one uderzyły w nas samolot. Co tu się dzieje? My teraz spadamy na dół. I czy to jest fabryka tych kucyków? O nie, my się tu rozbiliśmy. No nie, gdzie ja jestem? Lucze, ty też tutaj trafiłeś? Myślałem, że pojedziemy na wakacje, a tak naprawdę trafiliśmy do jakiejś strasznej fabryki kucyków. I czekaj, kto tam jest z daleka? Widzisz tego strasznego kucyka? Tak, on ma kolor żółty. Wiesz co, Pipek, ja się mega cykam. Ja nie wychodzę, zobacz jak on wygląda. Musimy jakoś stąd uciec. Czekaj, tutaj jest jakiś inny pasażer samolotu. Cześć, mogę wam pomóc się stąd wydostać. Musimy uciec z tej fabryki, korzystając z tamtych wentylacji. Ta osoba powiedziała, że możemy jakoś stąd uciec. Tylko czekaj, nawalaj w tą lampę i udało się. Zobacz, teraz możemy po niej wejść i chwilę możemy chyba uciec. Tylko uważaj, bo tutaj jest ten straszny kucyk. Dobra, musimy uciec wtedy, kiedy on się na nas nie patrzy. Ale uciekaj, on mnie zauważy. Szybko, Pipek, tutaj na górę, on jest taki straszny. Tak, dawaj ten, ale czekaj, nie, on mnie złapał. Ten kucyk jest jednak mega szybki, ale tutaj jest jakaś strzałka i musimy przejść tędy, przez te rury. Luczek, ty tutaj jesteś, ale chwila, to jest jakaś para, nie będę mógł tędy przejść. No chyba, że klikniemy w ten zawór i zobacz, teraz możemy iść dalej. O to chodzi i uważaj na tego kucyka, on cały czas na nas się patrzy. Ja nawet nie chcę wiedzieć, jak on by mnie szybko zjadł. Uciekamy stąd jak najprędzej. Tutaj są w ogóle jakieś szkielety i chwila, nawet jakiś zawór. Dzięki temu udało nam się otworzyć to przejście i uciekamy stąd. Nara, ty kucyku, nie chcę cię widzieć. A tutaj mamy nawet jakiś przedmiot, dzięki któremu możemy rozwalić te deski i pięknie uciekamy z tej fabryki kucyków. Dobrze, że tu nie ma więcej kucyków, Pipek. Ja już myślałem, że to jest jakaś inwazja. No właśnie, jakby był jeszcze inny, to by było naprawdę źle. Na razie jest tylko jeden, ale chwila, a co jak tutaj będzie więcej tych strasznych kucyków? Przecież widziałeś, jaki kucyk rozwalił nam samolot. To był ten fioletowy. To był Twilight, Pipek, on jest taki straszny. To znaczy, ja go bardzo lubię, ale niestety tutaj okazał się naprawdę niezbyt miły. Chodź, uciekamy stąd jak najprędzej. I czekaj, co to jest? Musisz wyłączyć ten wentylator, bo inaczej zostaniesz rozwalony. Jaki wentylator tutaj na dole? Dobra, wystarczy chyba, że klikniemy w ten guziczek i zobacz, wszystko powinno być w porządku. O, ale czekaj, to mnie tak szybko wypycha. Luczek, chodź za mną. Dobra, lecę, Pipek, szybko. Udało nam się chyba, dawaj dalej. Klikamy tutaj i możemy teraz przejść troszkę wyżej. Musimy się trzymać razem, Luczek, bo wtedy mamy największe szanse na przeżycie. A jeżeli będziemy iść osobno, to te kucyki mogą nas rozwalić w każdej minucie. I czekaj, ostatnia rzecz. Dobra, wskakuję na to i uciekamy. Tak, proszę, nie chcę być już w tej fabryce. Udało nam się tutaj zejść. I chwila, co ty tu robisz? O nie, tu jest straszny kucyk, zobacz na to. On nas zaraz zje. Musicie zrobić granatnik. Tutaj są różne części, aby pokonać tego kucyka. Pipek, słyszałeś to? To nie może być chyba trudne zadanie. Nie wiem, ale na pewno musimy rozwalić tego kucyka. Nie, schodź tu na dół, czekaj. Żeby zbudować tą broń, musimy chyba przejść tędy. Tu jest jakaś drabinka z góry. I czekaj, uważaj tylko, żeby ten straszny kucyk Applejack nas nie złapał. Ja nienawidzę Applejacka, Pipek, naprawdę. Zobacz, jakie on ma zęby. No tak, jest cały taki straszny. I czekaj, mam pierwszą część granatnika, ale teraz muszę tędy przejść. Nie, zostaw mnie. Ona ma takie straszne oczy i zęby. Tak jak mówiłeś, ja naprawdę nie chcę zostać złapany przez nią. Tutaj było wejście, patrz, mogłeś tutaj wejść znowu. A faktycznie, no nie, czemu ja tego nie zauważyłem? Ale mam już pierwszą część i teraz musimy przejść dalej, aby zdobyć kolejną. Za chwilę zbudujemy całą tą broń i będziemy mogli rozwalić tego kucyka. Tylko zaraz spadłem tu, no nie. Jestem już po drugiej stronie, tylko uważajmy na te pułapki. One nie wyglądają zbyt przyjaźnie. I uwaga, mamy to. Wow, ale to jest kozacka broń, Luczek. Jesteś gotowy? Musimy rozwalić tego kucyka. Dobra, Pipek, wiesz co, ja schodzę na dół. Dzierani, bo strzelamy w niego. Tak, nawalaj, o nie, ale on jest taki szybki i straszny. Zostaw mnie, ma już tak mało życia. I czekaj, Luczek, tak. Wow, ale go rozwaliliśmy. Patrz, to jest jego głowa. Udało nam się. Te kucyki jednak nie są takie straszne. Szybko, musimy stąd uciec. Ale chyba tędy, patrz, tu jest taka kłódka i musimy ją rozwalić naszym granatem.
ostatnikiem, ale super, udało nam się. Co to jest za przejście? O nie, tu jest chyba jakiś straszny kucyk. A, zostaw mnie, wow, co tu się stało? Szybko musimy uciekać, Pipek, w nogi. Tych kucyków jest więcej niż mi się wydawało. O nie, i tutaj też są jakieś kucyki. Rozwalaj je granatnikiem najlepiej. Tak, Pipek, mam to. Dobra, tylko uważaj, musimy iść cicho. Tutaj jest ich więcej, zobacz jak stoją. Przejdziemy bokiem, to nas nie zauważą. A, to nic nie dało, Luczek, nawalaj je. Ja też ci pomagam, dobra, musimy stąd przejść. Co to było? Widziałeś te kucyki, a teraz jest ich strasznie dużo. Zostawcie mnie, ała. Musimy współpracować. Prawie bym zginął, tych kucyków było tutaj tak dużo. Ale na szczęście my mamy super dobrą broń i ich wszystkich pokonaliśmy. Ale tutaj musimy zejść jeszcze niżej. Tu jest jakaś winda nareszcie, ale zaraz. A, czemu spadłem na dół? O, to bardzo bolało. I niestety ta winda jest zablokowana. Musimy zdobyć do niej klucz. Chodź tedy. Ej, zaraz, czy mi się wydaje, tam jest kolejny kucyk. On mi przypomina różowego kucyka Pinkie Pie. Czy to jest on? Nie wiem, dzień dobry, kucyku. Czy wszystko w porządku? On gotuje jakieś kości człowieka, no co jest? O, fuj, Pimpek, musimy uważać. I drzwi się zamknęły. Naprawdę? Co to ma być, kucyku? Zostaw nas! O nie, on jest taki straszny! On wygląda jeszcze gorzej niż Applejack. Rozwalaj go! On jest taki wielki. O nie, i on nie uderzył tym swoim wielkim nożem. Ale czekaj, udaje mi się teraz rozwalić go trochę. I czekaj, uciekamy stąd. Nie, on jednak jest chyba za silny. Zaraz mnie zniszczy. Ała, mam tak mało życia. I czekaj, zaraz umieram. Zostaw mnie, ty głupi kucyku. I co teraz? Ej, czekaj, on tu wchodzi. Nie, a ja zginę. Ten głupi kucyk, ała, on mnie rozwalił. Ale tutaj mam jakąś lepszą broń. Migan, ale go teraz zniszczę. Ta broń jest silna. Zostaw mnie w tej chwili. Uciekam stąd. Tylko chwileczkę, niech mi spróbuje przywalić. I myk, patrzcie jak go bijemy. Ej, już mam mniej niż połowę życia. Ten minigun jest taki dobry. Ale on mi jeszcze raz przywalił za to. Ja zniszczę go teraz raz na zawsze. I masz, kucyku. Haha, pokonaliśmy go tak samo jak poprzedniego. I to on miał ten klucz. I teraz możemy przejść dalej. Zobacz, tutaj jest przejście do windy. Udało nam się to zdobyć i nareszcie możemy uciec z tego miejsca. Jak dobrze, wchodzimy tu. Chodź, Luczek. O tak, nareszcie klikaj w te pierwsze piętro i uciekamy. Tylko zaraz, ja coś słyszę na górze. O, o, co to jest? A, na górze jest jakiś straszny kucyk i on rozwala naszą windę. Czekaj, czy ona przestanie działać? My spadamy. Nie, Pipek, to będzie mocne uderzenie. Jesteśmy na jakimś zakazanym piętrze, Pipek. Szybko, musimy przejść dalej. No nie, ta głupia winda. Czemu przestała działać? To wszystko przez tego kucyka. Uważaj, to są jakieś ruszające się platformy. I tu jest tyle laserów razem z takimi strasznymi minami. O nie, ale czekaj, tutaj widzę jakieś przejście. O, może uda nam się tędy przejść, ale chwila, nie mamy jakiejś karty dostępu. Chodź po nią, Luczek. A, tutaj jest. Tak, ja już ją wziąłem. Szybko, Pimpek. Dawaj, musimy teraz tędy wejść i uwaga, pięknie, mamy to. Udało nam się to otworzyć i teraz chyba możemy przejść przez te drzwi. One się otwierają. No nareszcie, ale ta fabryka jest jeszcze większa. I czekaj, czy mi się wydaje, tutaj jest jeszcze więcej kucyków takich zamkniętych. My po nich musimy skakać. Uważaj, żeby nic się nie zepsuło. No tak, i żeby one się nie otworzyły, bo wiesz, jakby one teraz ożyły, te kucyki, to naprawdę nie byłoby zbyt fajnie. A ty, Luczek, nie, spadłeś na dół. O, to bardzo bolało. Uważaj, nie możemy tędy zejść, bo tu są takie mega ostre kolce. Musimy czekać, aż w odpowiednim momencie te wszystkie platformy się ułożą i uwaga, jestem już tutaj, a teraz musimy wejść na samą górę. No to jest za wielka wieża, Pimpek, spokojnie, ja ją przeskakuję na raz, juhu. Jak ty to robisz? Ty masz takie wielkie buty, a ja niestety nie mam czegoś takiego. Ej, ty oszukujesz, to jest niesprawiedliwe. Ja chcę szybciej uciec od tych kucyków, widzisz, Pipek, tak też można. O nie, ja muszę być pierwszy, tylko że ja niestety nie mam takich super butów. Nie wiem, skąd ty je dostałeś, ale ja teraz przyciągnąłem tą dźwignię i tak udało mi się tędy przejść. O, o, ale tutaj jest chyba jeszcze gorzej. Co to jest za ogromna fabryka? Nie możemy dotknąć laserów, a tutaj na dole jest jakaś lawa. Uważaj, Pipek, bo tutaj możemy łatwo zginąć. No nie, i zginąłem. Nie możemy lekceważyć
dosyć tych pułapek. One są trudniejsze niż mi się wydawało. A teraz Teddy, uważaj! To chce nas zepchnąć do lawy, ale my się nie damy. Idziemy tutaj i w tym miejscu jest tyle pułapek. O nie! Szybko musicie otworzyć te drzwi, zanim ta cała fabryka eksploduje! Tam jest jeszcze straszny doktorek, musimy go zniszczyć! Tak, widzę go! On jest chyba za tą szybą. Czy on steruje tą całą fabryką? Kucyków? No nie, ty głupi doktorze! Zostaw tych kucyków! I nas też. Chwila, musimy chyba iść teraz do przodu, ale nie jest tak łatwo i zaraz do niego podejdziemy. Rozwalimy tą całą fabrykę i stąd uciekniemy. A Luczek, czekaj, co to jest? Czemu tutaj jest jeszcze więcej tych strasznych kucyków? Ja muszę się z nimi bić już, Pipek, uważaj! Czekaj, na pewno? A, one faktycznie się wydostały! Zostawcie nas! Ja na szczęście mam minigana i rozwaliłem ich w sekundę. Ta broń jest taka mocna, ale choć tedy udało nam się. Schodzimy tu na dół i to jest ten naukowiec, który trzyma tutaj kucyka. A co by się stało, jakbyśmy go wypuścili? I patrzcie, on teraz za nim biegnie. Haha, łap go, dobrze ci tak. A my możemy podejść i otworzyć te drzwi. Świetnie, tylko przeciągnijmy tą dźwignię. I drzwi powinny się teraz otworzyć, a my zwiewamy stąd. Te drzwi się otworzyły i możemy bezpiecznie przejść. Tylko uważajmy może na te pułapki i udało nam się nareszcie. Ale czekaj, tutaj jest jeszcze więcej laserów i glutów. Musimy uważać, Pipek, ale patrz za to, jakie ja mam wielkie skoki. No nie, ja też chcę mieć taki duży skok. I wiem, skąd ty to masz. Tutaj mogę też kupić taki super skok. Chcę go mieć, nie mogę być gorszy od ciebie. Zobacz na mnie, też to sobie teraz wezmę i patrz na te skoki. Wow, one są takie duże. Ten skok jest taki wielki, ale uważaj na maszyny, bo cię zgnietą jak mnie. Możemy teraz dzięki temu przeskoczyć to wszystko. Dobra, te skoki są jednak takie OP. Dlaczego ja tego nie kupiłem wcześniej? I chwila, chyba nam się uda tedy uciec. Tak, tylko musisz strzelić swoją bronią w to coś i drzwi się otworzą. No dobra, zrobię to. Wyciągam granatnik i strzelam, ale zaraz. Nie, co to się stało? My spadamy na dół pomocy. Może uda mi się tedy przeskoczyć, ale tam jest za wysoko. Za to tutaj coś jest. I skąd ty masz taki super samochodzik? Ej, chwila, to nie wygląda zbyt dobrze. I czekaj, czy mi się wydaje? W tej lawie tutaj jest jakiś kucyk. Halo, kucyku, jesteś tutaj? O nie, nie gadaj, że to jest jakiś straszny kucyk, którego mamy się bać. Spokojnie, Pipek, mamy wysoki skok, musimy szybko to przejść. Wow, co tutaj się dzieje? Widzisz go? O nie, on nas zaraz zje, ała! To jest ten żółty kucyk, uciekamy stąd w tej chwili. I tutaj są jakieś mosty kolorowe, pewnie jeden z nich jest fałszywy. No nie, ja akurat wpadłem na ten zły. Co ty zrobiłeś, Pipek? My przecież możemy to wybrać bez wybierania mostu. Jak to faktycznie można przez to po prostu przeskoczyć? Ej, o tym nie pomyślałem, ale czekaj, Luczek. O, tutaj są złe kucyki, które spadają na nas z góry. Uważaj, Pipek, bo jak dostaniesz, to zamienisz się w tego kucyka. Jak to? Ja nie chcę być takim strasznym kucykiem jak tutaj. Dobra, uciekaj od nich jak najdalej i zaraz będziemy na górze. Czuję, że jesteśmy bardzo blisko wyjścia z tej strasznej fabryki. Tutaj już możemy uciec. Tak, dawaj mi to i uwaga, czy to jest wyjście? Tak, udało wam się stąd wyjść. Teraz musicie się tylko przecisnąć przez tą dziurę. Nareszcie, dawaj tędy. Udało nam się uciec z tej fabryki. Jak dobrze, tam jest wolność. Ale czekaj, nie, co to jest za straszny kucyk? Ała, to jest chyba Rainbow Dash. Dlaczego on tak źle wygląda? Co to ma być? Dawaj, Pipek, musimy go pokonać, uważaj. Wow, on jest taki straszny. Ten kucyk jest najstraszniejszy z nich wszystkich. A masz, dostajesz z granatnika. A ja mam te super buty, ale dobrze mi idzie. Chociaż szczerze, ten minigun jest lepszy. I uważaj, on strzela jakimiś kolcami i się chyba bardzo wkurzy. Ale na całe szczęście możemy używać naszych butów i możemy to omijać. Tak, ja nie mogę, jakie to jest straszne. A masz, ty głupi kucyku, chodź tutaj, zostaw nas. My po prostu chcieliśmy stąd uciec i on na mnie szarżuje, ale na szczęście mam te super buty. A on ma już strasznie mało życia, no proszę, czy on w końcu zginie? Jeszcze trochę i na pewno to wygramy szybko, ja nienawidzę tych kucyków. Tak, on ma już tak mało życia, to jest jego ostatni atak. Zostaw mnie, ty głupi kucyku, i uwaga, to twój koniec, chodź tu. Ale czekaj, on używa jakiejś super umiejętności, ma teraz strasznie mało życia i czekaj, kucyki spadają na nas z nieba. Nie, uważaj! Dawaj, Pipek, uważaj, bo zaraz zdedniemy. Tak, udało się! Rozwaliliśmy tego kucyka i udało nam się! Uciekamy z tej fabryki, Luczek! Nie chcę tu być ani sekundy dłużej!